Serdecznie witam wszystkich. Cieszę się, że jestem dzisiaj na tym miejscu. Witając, ktoś mógłby powiedzieć, bo to tak wypada na rozpoczęcie powiedzieć, że serdecznie witam. Tak. Nie, ja to mówię bardzo szczerze i bardzo się cieszę z tego powodu, że jestem na tym miejscu dzisiaj. Wiele osób jest, tak jak już było zapowiedziane, i z naszego zboru, i z innych zborów. A najwięcej cieszymy się z tego powodu, że podążamy w kierunku Ojczyzny Niebiańskiej, obyśmy tam wszyscy byli i jeszcze wiele osób zaprosili do tego marszu. Tak się często zdarza w życiu, w historii, że jakieś jedno wydarzenie zmienia zupełnie kierunek, który dotychczas czy myśmy, czy historia świata podążała. Było kiedyś takie wydarzenie, że pewna młoda dziewczyna z Londynu udała się do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. I w pewnym momencie napisała list do swoich rodziców z prośbą: zabierzcie mnie stąd, bo tu się nic nie dzieje. Tam w Europie, czy może w Londynie. A to był czas rewolucji amerykańskiej. To był czas, kiedy tworzyło się nowe państwo. I to nowe państwo w przyszłości miało odgrywać decydującą rolę. Ja sobie przypominam w tej chwili ponad 50 lat temu, gdy kończyłem studia w Krakowie na uniwersytecie, miałem podjąć temat pracy magisterskiej. Poszedłem do profesora, do którego niełatwo się było dostać, i rozmawiam z nim. Przygotowany miałem zestaw książek, które już przeczytałem. I mówię: panie profesorze, ja pragnąłbym pod pana kierownictwem pisać pracę magisterską. A na jaki temat pan pragnie pisać? Ja powiedziałem: na temat Stanów Zjednoczonych. A to był były ambasador w wielu państwach bałkańskich, czy w ogóle europejskich. W pierwszej chwili był tym zaskoczony. A dlaczego na temat Stanów Zjednoczonych? Ja mówię: bo to tworzy się, powstało państwo, mocarstwo w przyszłości, które w czasie końca będzie odgrywało decydującą rolę. Tak pan myśli? Tak myślę. A wiecie, nie myślę o tym, że ja byłem taki mądry, tylko ja już od dzieciństwa studiowałem Biblię, a przede wszystkim z zainteresowaniem zawsze studiowałem te księgi prorocze, jak Księga Daniela, Księga Objawienia. Mój ojciec, który ciężko pracował w kopalni, na roli w okolicy podgórskiej, tymi wypracowanymi rękami, palcami, a jego jeden palec to tak prawie w tej chwili moja ręka, i to wszystko wyjaśniał, i to tak rzetelnie, konkretnie oczywiście, i przekonywał. I ja byłem przekonany o tym. I dlatego powiedziałem: ja chcę to studiować. Tak pan myśli? Tak myślę. A profesor odpowiedział: ja też tak myślę. Proszę bardzo, niech pan podejmuje ten temat. Dlatego, że w Księdze Objawienia, ja tylko to chcę wspomnieć, w Księdze Objawienia w 13 rozdziale jest napisane, że w czasie końca będą dwie potęgi tylko, dwie systemy, które się będą liczyć. System militarny, gospodarczy, który rozwinie się na terenie Ameryki Północnej, i następnie papiestwo. Różne metody będzie papiestwo podejmowało, a
ale będzie decydującą rolę odgrywało w czasie końca przy wsparciu tej wielkiej potęgi, przede wszystkim i religijnej, a militarno-gospodarczej. Tak jest w Biblii napisane. Chociażby nam się chwilowo mogło wydawać, że jakoś inaczej. Nie. Tak Bóg powiedział, tak jest i tak będzie. Dzisiaj ta potęga próbuje innymi metodami, nie tak jak w średniowieczu, pozyskiwać cały świat, ale to są tylko próby. Niedługo wyjdzie ciekawa książka, nie wiem, czy już czasem nie wyszła, a jak nie, to wyjdzie niedługo. Wiara, władza i pycha na temat tej potęgi, napisana przez doktora Heinza. I tam on wykazuje, że chociaż w metodzie pozyskiwania, jakąś inną metodę ta potęga stosuje, bo też to jest w Biblii napisane, że cały świat chce jakąś dobrocią pozyskać. Ale w dogmatyce nic się nie zmieniło. Jest ta sama potęga, która była, która jest i taką pozostanie aż do końca. Zresztą jak to w trzecim wierszu tego 13 rozdziału jest napisane, że ta potęga jakąś inną metodą będzie próbowała pozyskać świat, to zaraz w następnym wierszu i kolejnych wierszach tam jest napisane, Bóg kazał napisać, że to jest ta sama potęga, która 42 miesiące, czyli 1260 dni, dzień za rok, lat, szalała. Bluźnierstwa i wszystkie inne rzeczy, które są. Zachęcam do głębokiego studiowania, między innymi przestudiowania również tego rozdziału. To, co chciałem powiedzieć, że częstokroć jakaś jedna decyzja zmienia wszystko. I w Dziejach Apostolskich ten wiersz już był czytany, ja go chcę ponownie odczytać. Było skierowane następujące słowa. To jest 16 rozdział i możemy czytać od wiersza 6. I przyszedł przez frygijską i galacką krainę. Zaraz nałożę okulary, starość, nie radość. Ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bitynii, ale Duch Boży nie pozwolił im. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i ratuj nas. A gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. No i tak się też stało. To było bardzo dziwne, że mieli wszystko przygotowane, aby pójść do Bitynii. Byśmy to trochę naszym językiem mówili. Tam były afisze, tam były informacje. No, gdyby to dzisiaj było, przez internet byłyby informacje przekazane i wiele jeszcze innych. Tam może sala wypożyczona, tam współpracownicy byli. Wszystko było przygotowane. A w pewnym momencie Bóg powiedział, nie pójdziecie tam. Dwukrotnie to Bóg powiedział. Najpierw czytamy, że Duch Boży nie pozwolił im iść tam przez Mizję do Bitynii. To jest taka północna, zachodnia, dzisiejsza Turcja. No a następnie wszystko się wyjaśniło, bo apostoł Paweł był tym wstrząśnięty. Tam było wszystko przygotowane. A tego typu Herold
no, prawdy. Tego typu ewangelista, jakim był Paweł, to było niezrozumiałe. Tam wszystko przygotowane, tam ludzie są, to tego, a nam Duch Boży nie pozwala tam iść. Dopiero sprawa się wyjaśniła. Wyjaśniła się dopiero wtedy, kiedy otrzymali widzenie. W widzeniu zobaczyli, że jakiś Macedończyk, tak jak wcześniej Duch to kierował, no, wołał, przyjdź i ratuj nas. Oni już tam mieli i bilety, mieli wszystko przygotowane, a Duch Boży powiedział, nie tędy pójdziecie. Ostatecznie, słuchając to, co Bóg powiedział, słuchając to, co w widzeniu im przekazał, poszli do Troady. Pełni pytań, zaniepokojeni, jakby to takim popularnym językiem powiedzieć, zbici z tropu, no ale usłuchali Ducha Świętego. Tak, to jest bardzo ważne, abyśmy w naszej misji, w naszej pracy słuchali to, co Bóg ma do powiedzenia, nawet kiedy nam wydawałoby się to wszystko inaczej. I co? Z czym się spotkali? No, przybyli do Troady i tam nic nie było. Tam nikt na nich nie czekał. Tam nie były afisze rozklejone. Tam przez współczesne metody, nie takie jak dzisiaj powinny być wykorzystane, no, nie była informacja przekazana i tak dalej. I zainteresowani byli. No, my możemy zapytać się, dlaczego tak było? Co to była za grupa, te Macedończycy? To była grupa, w których krew płynęła, ta grecka krew, wielkiej Grecji pod każdym względem, może nie terytorialnie, jak również krew rzymska. Czym charakteryzuje się ta kultura, która była panująca i dzisiaj jest podziwiana na świecie, kiedy Macedończyk powiedział, przecież oni mieli takie bogactwa i kulturowe i wszystkie inne, o których tam krótko wspomnę, a Duch Boży im powiedział, a Macedończyk wołał, my to wszystko mamy, ale przyjdzie, ratuj nas. Czyli to, co mieli Grecy, to nim nic nie dawało. No tak krótko wspomnijmy. Kogo mieli Grecy? Mieli wielkich poetów. Jak już powiedziałem, do dzisiaj podziwianych. Tam był Homer, ojciec historyków. Czytamy, że Homer poszukiwał kraju, poszukiwał miejsca, gdzie można by spokojne życie prowadzić. Spokojne, sprawiedliwe. Obszedł cały świat i te w ruinach cywilizacje i te wtedy istniejące i takiego kraju nie spotkał. Ale to wszystko, co spotykał, to spisał i dzięki temu mamy tą wspaniałą, potężną historię napisaną przez historyków, a w tym wypadku też wspominam Homera, Hezjoda, Safo, Pindara, Step. To byli wielcy poeci. Tak jest. I to właśnie Grecy, między innymi do alfabetu fenickiego, do tych samogłosek dołączyli spółgłoski. Tam byli też wielcy pisarze, rzymscy pisarze, tacy jak Cyceron, Wirgiliusz, Horacy, Tacyt, Pluta. Ruiny tych wspaniałych amfiteatrów, gdzie te sztuki były odtwarzane, możemy do dnia dzisiejszego oglądać. To byli wielcy dramaturcy, podziwiani do dnia dzisiejszego tam. Tacy jak Aeschylus, Sofokles,
Eurypides, Arystofanes i wiele jeszcze innych moglibyśmy. Czyli mimo tej poezji, mimo tych wielkich dramaturgów, to wszystko było odtwarzane, co mogło zaspokajać dusze i pragnienia tamtejszych ludzi. Tamtejsi ludzie ustami Macedończyka wołali: Pawle, przepraw się i ratuj nas, bo to wszystko, co my znamy, to nas nie zadawala. No, jeszcze można kilka rzeczy oczywiście wymienić. Już wspomniany Herodot, ten wielki ojciec historyków, który poszukiwał jakiegoś miejsca, który poszukiwał jakiegoś kraju, gdzie można spokojne, sprawiedliwe życie prowadzić. Tam był też Tukidydes, pierwszy historyk nauki. I mimo tego wszystkiego, to znaczy mimo poezji, mimo wspaniałej dramaturgii, mimo historyków i wielu innych rzeczy, ci ludzie, którzy to wszystko mieli, podziwiane do dnia dzisiejszego, mimo tej technizacji świata, którym obecnie żyjemy, przedstawiciel tej kultury, tego wszystkiego, przyszedł, wołał w widzeniu do Pawła: przepraw się i ratuj nas. No, jeszcze możemy kilka innych rzeczy wymienić, które mieli. To był taki krzyk rozpaczy. My to wszystko mamy, podziwiamy, ale to nas nie zadawala. Dlatego Pawle, przejdź i ratuj nas. Tam były różne literackie dzieła, a przede wszystkim tam w tej kulturze greckiej byli wielcy oratorzy, wielcy mówcy. Tak. Kultura albo demokracja wymaga tego, bo w innych systemach to jest wszystko narzucone, siła i tak dalej. Ale w tej kulturze greckiej, w tym pokoju, w tej demokracji greckiej, no potrzebni byli wielcy mówcy. I tam też pojawił się wielki mówca, którego też znamy, chyba największy, jaki kiedykolwiek był, Demostenes. Przemawiał, porywał za sobą, żeby nie siłą oczywiście, ale słowami. Tam też byli wielcy filozofowie, a mianowicie filozofia to było umiłowanie wiedzy, filosofia. No i najpierw ci filozofowie zajmowali się przyrodą, oglądali przyrodę, świat gwiezdny, ale tam nie dojrzeli tego, który to wszystko powołał. Dlatego później następny filozof się pojawił. Sofokles, który uznał, że trzeba zająć się człowiekiem. Antropolog, antropologię, antropos oczywiście, to jest człowiek. I jaki wynik tego zainteresowania, żeby w centrum postawić człowieka, nie tyle przyrodę, ale w centrum postawić człowieka, jaki tego był wynik? Że w końcu Sofokles czarę trucizny wychylił, bo go posądzono o ateizm. Tak to się skończyło. Próbował go ratować jeszcze jego uczeń, traktowany jako największy filozof wszechczasów. To jest Platon. I próbował to ratować, jakoś tego człowieka ratować. No i co wymyślił? Wymyślił, że człowiek składa się z dwóch elementów. A mianowicie z ducha, który jest wieczny, doskonały, i ciała, które jest przemijające, grzeszne, znikome. I to wymyślił.
cały ten proces dualizmu, że składa się wbrew temu, co Biblia mówi, że człowiek składa się z trzech jakby równorzędnych elementów. Ciała, ducha i duszy. Tak jest napisane, że na powtórne przyjście mamy być przygotowani i nasze ciało, i nasz duch, i nasza dusza. Nawet do tego stopnia, że cały świat następnie to pozyskał. Nawet do kościoła chrześcijańskiego, tego, który zszedł z tej właściwej linii, zostało to zaakceptowane. A mianowicie, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, no a grzeszne ciało, które trzeba umartwiać i tak dalej. Ja nawet kiedyś, i to do chrześcijaństwa przedostało się, ja kiedyś nawet zacząłem pisać taki artykuł, jeszcze go nie skończyłem, chociaż wiele lat temu zacząłem, a mianowicie zapomniany ojciec Kościoła. Bo cała teologia nie jednego kościoła zaakceptowała to. Naukę o nieśmiertelności duszy. Tak. Zawsze jestem zdziwiony, jak jestem na jakimś pogrzebie, gdzie nie przemawia się w oparciu o Słowo Boże. Że dusza nieśmiertelna, że już jest w niebie i że to i tamto, a za chwilę oczywiście, że będzie zmartwychwstanie. Gdzie jakie to wszystko jest nielogiczne, jeżeli to opieramy na Biblii? Jeżeli jest dusza nieśmiertelna, no i on już jest, ta dusza jest w niebie, to jaki wynik? To po co zmartwychwstanie? Jak opieramy się na Słowie Bożym. I właśnie Grecja, a później również Rzym, który w dużej mierze to zaakceptował, oni to wszystko oczywiście mieli. Ale czytamy, że w rozpaczy wołali Pawle, bo to był Paweł i Sylas razem do tej podróży misyjnej przystępowali. Przepraw się i ratuj nas. No przecież mieli wielkie rzeczy. Mieli wspaniałą poezję. Mieli dramaturgię. Dzisiaj, mimo technizacji świata, jeszcze podziwiany. Mieli wielkich historyków. Mieli wielkich filozofów. Że całe chrześcijaństwo, następnie filozofię tych ludzi zaakceptowało. I dzisiaj żyjemy. Jedynie ci, którzy na Biblii się opierają, mają to właściwe, boskie przeznaczenie. A mimo tego wszystkiego wołali: Pawle, my to wszystko mamy. Jak nikt nigdy i nigdy w przyszłości, my to wszystko mamy. Ale to nas nie zaspokaja. Pawle, przepraw się do nas i ratuj nas. No i jeszcze może kilka rzeczy można by wspomnieć, że to był świat ekonomii, międzynarodowego handlu, który bogactwo oczywiście dawał, że nawet dzisiaj takie rzeczy jak listy kredytowe, weksle i to wszystko było, banki. To nie jest dopiero wymysł XX, czy które XIX, XX wieku i w XXI panujące. To było dawno już w starożytnej Grecji. System dróg, kluby kosmetyczne były, żeby masowo oczywiście współczesne kobiety chciały tam uczęszczać. To wszystko było. Wiadomo do jakiego celu. I w Rzymie, i w Grecji, a potem w Rzymie. Następnie był to świat no, sportu i gier. I mieli tylko jeden okrzyk. Panem et circenses. To znaczy chleba i igrzysk. Oczywiście. To było wtedy. A czym żyje dzisiaj świat? Gry. A szczególnie w ostatnich tygodniach, czy w ostatnich dniach. Oczywiście. Gry sportowe. Niczym się ludzie nie zajmowali. W telewizji niewiele było różnych rzeczy, tylko Mistrzostwa Europy i wiele innych. A to się kończy, nowe się zaczynają.
gry, sport. Co jedynie, czego pragniemy, to pragniemy dóbr materialnych oczywiście i sportu, igrzysk. Niczego innego świat dzisiaj nie potrzebuje. Tylko tych dwóch rzeczy. Nawet do tego stopnia, że w Imperium Rzymskim na te gry sportowe, na te owacje przeznaczyli ponad 100 dni. No, przydałoby nam się to dzisiaj, nie? 100 dni na czasu wolnego, na tego rodzaju rzeczy, czy na, byśmy na Wyspy Kanaryjskie, czy nie wiadomo gdzie tam pojechać. 100 dni. A za następnego cesarza, Marka Aureliusza, było 135 dni w roku. Przeznaczone na gry, przeznaczone na zabawy, przeznaczone na odpoczynek, inne rzeczy. No ktoś powie, no ale kiedy oni pracowali? No Rzymianie to albo wojowali, no albo bawili się. No i na to mieli 135 dni przeznaczone. I to wszystko było i w Grecji, i następnie w Imperium Rzymskim. A mimo tego wszystkiego, co, mimo tej nauki, mimo potęgi militarnej, mimo tych różnych szkół mieli, między innymi mimo służby dobroczynnej, to jedna z pozytywnych rzeczy, że powszechnie rozmawiali, rozdawali zboże. Mimo tej służby, mimo religii, mimo sportu, mimo korzyści materialnych. Czytamy, że Macedończyk stał i wołał. Pawle, nas to nie zaspokaja. Przyjdź i ratuj nas, bo giniemy. Bo to nas naprawdę nie zaspokaja. I taki to był świat. No i Paweł poszedł. Paweł poszedł i to był ten moment, kiedy Ewangelia, kiedy chrześcijaństwo jakby przeskoczyło z Azji, bo dotychczas tylko w Azji było głoszone, przeskoczyło z Azji do Europy. I w Europie zaczęły się dziać te wszystkie wspaniałe rzeczy, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Od Gibraltaru, od Hiszpanii, aż po Grecji. Zbory jak grzyby po deszczu powstawały. Jak również w tej Europie za pewien czas zaczęły dziać się jakie rzeczy? Tragiczne rzeczy. Coś, co Biblia nazywa, że to było wino, które zamiast dawać pokój, zamieszanie powodowało w umyśle i tak dalej. No, wiemy, co tam następnie w Rzymie się rozwijała, jaka ideologia, jaka teologia, nawet jak przed chwilą wspomniałem, nawet ta nauka filozofów, no, zbankrutowanych filozofów greckich, później rzymskich, którzy to wszystko tworzyli, fałszywe nauki, wbrew temu, co w Biblii jest napisane, potem chrześcijaństwo to zaakceptowało. Mnie w mojej służbie takiej akademickiej czy pedagogicznej no nieraz przypada w różnych szkołach uczyć filozofii. I zgadzam się, aby uczyć filozofii. Dla jednego celu. A na zakończenie całego kursu to mówię, słuchajcie, wiecie po co uczyłem was filozofii? Bo to ma jeden sens. Bo to nie ma żadnego sensu. Dlatego przedstawiłem te różne kierunki, które wzajemnie się wykluczają i tak dalej, przedstawiam, co który próbował nauczyć. Nie zdołam wszystkiego, bo to jest takie bogactwo. I to nie ma sensu. Teraz następne wykłady, jakie będę miał, to ze Starego Testamentu. A mianowicie z pięcioksiągu Mojżesza, co tak pięknie no, Jerzy Moskala ostatnio dla studentów, którzy pragną
uzyskać dyplom magisterski przez Andrews przedstawił, że to jest Biblia, a dalsze księgi biblijne, Boże księgi, to tylko rozwijają to wszystko, co już w pięcioksięgu Mojżeszowa, co nawet dzisiaj w szkole sobotniej na ten temat mówiliśmy. Wszystko zapisane jest. I teraz dopiero przedstawię wam coś, co daje odpowiedź na trzy ważne pytania. Jakie to są najważniejsze pytania, egzystencjalne pytania? Skąd jesteśmy? Po co jesteśmy? I dokąd podążamy? Filozofia próbowała jakoś to rozwiązywać. I wzajemnie się wykluczali. Jeden to podkreślał, drugi inne rzeczy. Pełna odpowiedź jest tylko w Księdze Bożej, w Słowie Bożym, a przede wszystkim na początku w Pięcioksięgu Mojżeszowym, a następnie jest to przepięknie rozwijane. I dlatego filozofia, co mówię do studentów, co wam próbowałem przedstawić, no to nie daje odpowiedzi. To jest bankructwo. Ale ja wam teraz chcę przedstawić prawdę, która jest nieprzemijająca, nieśmiertelna, pewna i daje wam odpowiedź na najważniejsze pytania, takie egzystencjalne pytania. Jakie to są pytania? Skąd jestem? Po co jestem? I dokąd podążę? Tam nawet sofiści byli. A wiecie, sofiści to byli, że stworzyli etykę sofistyczną. A na czym polega etyka sofistyczna? Nie ma uniwersalnych prawd. Każdy może sam sobie własne prawa tworzyć. Nie ma uniwersalnych praw. To jest to samo, czym dzisiaj opanowany świat, postmodernizm. Nie ma uniwersalnych praw. Może sobie własne prawa, według własnego zrozumienia podążać. Dzisiaj nawet już się nie mówi, że jest modernizm, opanował świat. Wiadomo, on polega na tym, jak przed chwilą powiedziałem. Dzisiaj nawet się mówi postmodernizm, a nawet dzisiaj mówi się postmodernizm. Nie ma prawa, nie ma oryginalnych, każdy może tworzyć sobie własne prawa. To wszystko było w Grecji. I to wszystko opanowało współczesny świat. I dlatego nie dziwmy się, że ten Macedończyk, który to wszystko miał, w rozpaczy wołał: Pawle, przepraw się do nas. Przeskocz to Morze Egejskie do Europy. No i gdzie jest centrum tego wszystkiego. I pomóż nam. I ratuj nam. I ostatnie pytanie, które chcę zadać, już nie chcę tego rozwijać, a tylko przeczytać oczywiście te pytania. Co takiego miał Paweł, czego ci wszyscy, o których mówiłem, ci poeci, dramaturdzy i tak dalej, nie będę tego już powtarzał, co ich nie zadawalało, co nie mieli, a co miał Paweł? Przeczytam ze Słowa Bożego, z listu do Filipian. A Filipia to było pierwsze miasto europejskie, do którego dotarł Paweł i Sylas. Zgodnie z rozpaczą woła Europejczyka, który wołał: przepraw się i ratuj nas. A mianowicie w rozdziale 8, nawet możemy następne później czytać. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystus. Nic nie jest ważne. Wszystko to jest, uznaję za szkodę. Na innym miejscu użył takiego słowa, to wszystko są śmiecie, które nam nic nie dają. No, ktoś by zachwycony tymi wszystkimi rzeczami, no to powie, no, że to są za duże słowa, że ci ludzie, którzy te wszystkie rzeczy wymienione mieli. Ale co jest najważniejsze? Poznanie Jezusa Chrystusa. Tu jest zapisane. Pana mego,
dla którego poniosłem wszelkie szkody. Wszystko uznałem, następne słowa, za śmiecie zyskać, aby tylko zyskać Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, nic w życiu nie ma, nie jest ważnego. Jest tylko jedna rzecz ważna. Jakie? Poznanie Chrystusa jako Zbawiciela. I dalsze słowa. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tym, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania. Ta moc zmartwychwstania to przede wszystkim ona musi, ta moc na mnie oddziałać, abym zmartwychwstał duchowo, zanim chcę zmartwychwstać, jak on przyjdzie fizycznie. Uczestniczyć w jego cierpieniach i tak dalej. Szczególnie przeczytam wiersz 14. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Drodzy bracia i siostry, to jest to, co reprezentował Paweł i Sylas, i jak Macedończyk, który to wszystko miał, co tylko tknąłem oczywiście dzisiaj w przemówieniu, to wszystko mieli i mówi, przepraw się, bo to jest bankructwo. To nam naprawdę nic nie daje. Tak jak ten Herodot, no szukał miejsca, gdzie można spokojne, sprawiedliwe życie prowadzić. I nie znalazł. I to wszystko spisał. I dzięki temu mamy historię. Oczywiście przez niego. Warto jeszcze wspomnieć, że ten świat miał również wielkich medyków. Ojciec medyków, jak się nazywał? Hipokrates. Oczywiście. Tak. Do dnia dzisiejszego wszyscy medycy składają przysięgę Hipokratesa, ojciec medyków. Oni to wszystko mieli. Niektóre rzeczy tylko wymieniłem, chociaż starałem się te najważniejsze rzeczy wymienić. Ale co? Przepraw się, ratuj nas. Bo jesteśmy zbankrutowani. Bo nam to nic nie daje. I dlatego apostoł Paweł, gdy poszedł tam do Filipii, to było pierwsze miasto w Europie, gdzie była głoszona Ewangelia, i powiedział, nic nie chcę umieć, nic nie jest ważne. Ważny jest tylko Jezus Chrystus. I jeszcze tylko kilka tekstów pragnę przeczytać, a mianowicie 17 rozdział. Czytamy, że apostoł Paweł poszedł do Grecji, poszedł do Aten, i tam zaczął te wszystkie wspaniałe idee głosić i go złapali. Cóż to on opowiada? Porwali go, zaprowadzili na Areopag. Ja lubię myśleć o tym, co Paweł tam, to przemówienie, które wygłosił tam od 22 wiersza i dalej. Apostoł Paweł wygłosił tam to wspaniałe przemówienie i tam, gdy przemawiał do tych wszystkich logików, etyków, filozofów, tam z Areopagu, to udowodnił jedno, że on to wszystko lepiej zna od nich. To on zna. On nawet tam, jest to wspomniane w wierszu 23 tego 17 rozdziału. Mówi, a wy jesteście nader pobożni. No tak, no ale ta pobożność wam co? Nic nie daje. A co więcej, on tam przechadzał się i w 23 wierszu, w ostatnia część powiedział, że spotkałem ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Że nawet pewne elementy prawdy, nawet w tych religiach, w tych pogańskich religiach było. Oni to mieli. Nawet mieli ołtarz, nawet mieli prawdę, że kiedyś jakiś Bóg przyjdzie. To dzisiaj w szkole sobotniej mówiliśmy. Że jakiś Bóg zjawi się.
I zbudowali na wszelki wypadek, jak ten Bóg się zjawi, to zbudowali na, dla Niego ołtarz. I tam na tym ołtarzu napisali dla nieznanego Boga, który dopiero przyjdzie. I apostoł Paweł to wykorzystał. Te elementy, te drobnostki prawdy i powiedział, ja wam tego Boga, o którym wy tam trochę coś wiecie, że On dopiero przyjdzie, ja przyszedłem wam powiedzieć, że ten Bóg co? Przyszedł. I to jest Bóg, który stał się człowiekiem i tego wszystkiego dokonał. Nie trzeba o tym nas przekonywać. I jedyna wartość, jaka jest, to jest ta wartość, aby tego Boga poznać. Ale w Atenach, jak to jakieś takie potężne, powiedziałbym, naukowe kazanie zostało wygłoszone, apostoł Paweł tam błysnął. On wykazał, że on te wszystkie rzeczy, logikę ich, filozofię, literaturę, on to wszystko zna. Im to wykazał. I wykazał bezsens tego tam z Areopagu. Niewiele się nawróciło. W Atenach nawrócili się niektórzy ludzie, ale niewiele. I dlatego z Aten poszedł do Koryntu. I to jest ostatni wiersz, ostatni fragment, który chcę przeczytać. Pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział. Jak brzmi? Pozwólcie, że te pięć wierszy przeczytam na zakończenie. Jakby chciał powiedzieć, ja tam błysnąłem wiedzą, znajomością literatury, ale to jest wszystko bez sensu. I dlatego, gdy poszedł do Koryntu, zepsutego miasta, słynne córy Koryntu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmaterializowanie, zeświadczone miasto. I gdy tam poszedł do Koryntu, to co? Następnie im napisał. Co on reprezentował wcześniej w Koryncie? Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, o której mówiliśmy przed chwilą, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to onego jakiego? Ukrzyżowanego, którego najbardziej potrzebujemy. Nie Jezusa nawet, chociaż on był wielkim nauczycielem. Nie Jezusa cudotwórcy, chociaż on cuda czynił. Ale czego najbardziej my grzeszni, zaprzedani w niewolę śmierci, nie tak jak Platon mówił, że człowiek składa się z tych dwóch elementów tej nieśmiertelnej duszy. Nieprawdą, wszystko jest śmiertelne. I dlatego, co chciałem wam głosić? Chrystusa tylko. I to jakiego? Takiego, jakiego wy potrzebujecie, ukrzyżowanego. I przybyłem do was w obfitości i w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie było głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, która była tak obfita w Grecji. Nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej i na ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Nic innego nie chciałem umieć między wami. I to jest to, czego przedstawiciel tego świata nie miał. I dlatego wołał: Pawle, przyjdź, bo to wszystko, co my mamy, a to były szczyty, które umysł ludzki mógł tworzyć, to nam nic nie daje. Powiedz nam coś, co daje nam wartość. I poszedł i czytamy, że napisał później. Ja nic innego nie chciałem między wami umieć, jak tylko co? Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Drodzy bracia, siostry, drodzy młodzi ludzie, przyjmijmy Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyna wartość, jaką możemy mieć. Wszystkie inne rzeczy
Apostoł Paweł powiedział, co? Że w konfrontacji z Chrystusem to są wszystko śmiecie nieistotne. Chwała Bogu, niech będzie, że tą Ewangelię możemy znać, nie tylko znać, ale zgodnie z dzisiejszą lekcją możemy przekazać innym ludziom, tak jak Paweł przekazał to Europie. Niech Bóg nas w tym prowadzi, błogosławi, aż do tego dnia, kiedy przekroczymy próg niebios.